Ta klawiatura to hit, bez dwóch zdań, biorąc pod uwagę, że wiem, jak szybko się rozeszła. Absolutnie jedna z najlepszych klawiatur do 200 zł w Polsce. Tylko pytanie, czy może być lepsza? Okazuje się, że tak, za niewielką dopłatą. Dark Project KD87A to już aktualnie DPO87. W skrócie jest to nowy wariant bestsellerowej, taniej klawiatury mechanicznej i nie chcę, aby w tym momencie słowo tania wybrzmiało jakkolwiek źle. To jest po prostu klawiatura dopasowana na każdą kieszeń. Zmierzam bowiem do tego, że mówimy o urządzeniu wycenionym na 219 zł, co sprawia, że trudno będzie ją przebić jeszcze przez pewnie długie miesiące. I biorąc pod uwagę tą cenę, jest to naturalnie klawiatura, która staje się taką ością w gardle innych producentów, ponieważ no trudno jest znaleźć coś, co oferowałoby ten konkretny zestaw funkcji w tak niskim pułapie cenowym. Przeważnie trzeba odrobinę dopłacić, a tutaj 219 zł i komplet. No może są takie drobne elementy, które wypadałoby poprawić, ale generalnie jest to klawiatura po prostu opłacalna, a na tym chyba zależy nam najbardziej. A co najlepsze prokonsumenckie podejście dotyczące samego produktu widać już po otwarciu pudełka. Po pierwsze klawiatura. I ta dysponuje przewodem w oplocie, ale niestety jest on wciąż przypięty na stałe. Oprócz tego w pudełku znajdziemy keycap puller, papierki i dodatkowe komplety keycapów. Oczywiście mówię tutaj nie o pełnych kompletach na całą klawiaturę, a o zamiennych nasadkach, żeby troszkę zmienić jej design. Nie wiem, jak wyglądają te komplety w przypadku innych wariantów kolorystycznych, ponieważ takowe są dostępne. Natomiast u mnie na klawiaturze startowo mamy góry, ewentualnie możemy całość zmienić na klasyczne keycapy, które w żaden sposób się nie wyróżniają, po prostu są takie standardowe, stonowane. Strzałki też możemy zmienić z białych na fioletowe, ewentualnie jeżeli w tym wypadku zechcemy zmienić całość na motyw bardziej japoński, związany z kwitnącą wiśnią, to też kilka dodatkowych keycapów się pojawia. Jest to naprawdę miły dodatek, który już na starcie pozwala zmodyfikować klawiaturę, dopasować ją do własnych upodobań, no i jednocześnie nie są to keycapy, które jakkolwiek tracą na jakości. Wymienne keycapy bowiem nie są tutaj jakimś wyjątkiem, można spotkać je u innych producentów, szczególnie patrząc na spacje, natomiast przeważnie te spacje są słabe jakości. Są to laserowe ABS-y, które mają przepuszczać podświetlenie. Tutaj natomiast, niezależnie czy mówimy o standardowych nakładkach, czy też nakładkach dodatkowych, są to ABS-y double shoty, bądź też z sublimacją, patrząc na nałożony wzór. No i właśnie, 219 zł za takie nakładki. I to nie jakieś zwykłe. Profil został zmieniony, to już nie są klasyczne Cherry Style, zamiast tego użyto profilu CSA, który wygląda i daje poczucie, jakby XDA wskoczyło na krzywiznę Cherry. Bardzo przyjemne, dobrze zrealizowane nakładki o podwyższonej wytrzymałości, no i świetnej estetyce. Są miło zaoblone, wygodne i wyróżniają się. Dodatkowo czcionki też czyste, schludne, centralnie ułożone i tylko sekcja nad kursorami ze względu na większą ilość znaków ma delikatne niedoświetlenia. Całej reszcie to podświetlenie pozostaje czyste, estetyczne i bardzo schludne, ale jednocześnie intensywne i rozpościera się nie tylko w znakach keycapów, ale także na płytce montażowej. Chcąc nie chcąc, w tych najtańszych modelach Dark Project upiera się przy designie floatkim, nawet na odświeżonej wersji. Jeżeli chcielibyście się tych odsłoniętych krawędzi pozbyć, no to wtedy trzeba dopłacić. Do takiego oto modelu, który kosztuje 429 zł, jest to DPP87, natomiast nie myślcie, że mówimy tutaj wyłącznie o kwestii odsłoniętych keycapów, ponieważ w tej klawiaturze cech szczególnych jest znacznie więcej, dostajemy znacznie więcej możliwości, ale dzisiaj nie będziemy się nią zajmować. Pozostańmy zatem przy tym, co jest klucz programu od początku. Plate metalowy, u mnie w kolorze fioletowym, dalsza część korpusu to już tworzywo. I trzeba przyznać, że budowa jest równa, dobrze spasowana i podoba mi się, że diody informacyjne wkomponowane są między F1 a Escape'a. Dzięki temu nie biją po oczach i są odpowiednio czytelne. Schodząc jednak na spód, trzy kanały do przeprowadzenia przewodu oraz pojedyncze regulacje kąta nachylenia. Ona jest ogumowana i generalnie sama klawiatura dosyć dobrze trzyma się blatu zarówno takiego pozbawionego podkładki, jak i już na macie, która wyląduje pod klawiaturą. Do tego dochodzi jeszcze waga, która wynosi 863 gramy, która wygląda jak na urządzenie z otwartą budową, prezentuje się przyzwoicie, no i faktycznie ten TKL po wyjęciu z pudełka robi sporo pozytywnych odczuć, mówiąc o masie i braku uginania się nawet przy sporym nacisku. To, do czego systematycznie przyzwyczaja nas Dark Project w swoich klawiaturach, to Switche Gems. W tym wypadku są to Switche Gems Sapphire i jeżeli jeszcze ich nie znacie, bo mówię o nich pierwszy raz na kanale XCOM, są to switche przesmarowane, liniowe, bardzo gładkie i pozbawione pingowania. Mogę je spokojnie określić mianem jednych z ciekawszych, jakie dostaniecie w prebuildach, a już w granicach 200 zł brakuje jakiejś zauważalnej i wyróżniającej się poza nie konkurencji. W tym wypadku są one wlutowane, więc nie ma możliwości łatwej ich wymiany, ale gwarantuję wam, że taka wymiana też w przypadku klawiatury za około 200 zł nie ma sensu, no chyba że szukacie opcji tactile lub kliki, bo takich Dark Project w tym urządzeniu nie oferuje, przynajmniej na ten moment. Poza switchami przesmarowane są także stabilizatory, które osadzono na plejcie i generalnie ich strojenie oceniłbym mianem poprawnego, przynajmniej w moim egzemplarzu część stabilizatorów działa zupełnie
zupełnie poprawnie, ale na przykład spację po prawej stronie ma delikatne cykanie, które można wyeliminować dorzucając odrobinkę smaru, prawdopodobnie gdzieś tam kwestia maszyny, która nie do końca dobrze go nałożyła. No i teraz posłuchajcie, jak DPO 87 brzmi. I teraz przechodząc do meritum. Pewne przypadłości stabilizatorów znacie, natomiast całościowo brzmienie tej klawiatury pozostaje bardzo dobre. Same switche to doświadczenie bardzo przyjemne, gładkie. Ich stukot jest słyszalny, ale nie natarczywy i pingowania brakuje. Ta klawiatura w kontekście brzmieniowym zasługuje na 4 z plusem. Piątka wskakuje, gdy na własną rękę lekko dorzucimy smaru na ewentualne stukoty w stabilizatorach, o ile tak jak u mnie, również u Was wystąpi niewystarczająca ilość na przykład z prawej strony na spacji. No ale powiedzmy sobie szczerze, brzmienie takiej klawiatury to nie tylko smar, ale także w teorii wypełnienie. Tyle, że ta klawiatura wewnątrz jest absolutnie pusta. Nie ma pianki na spodzie case'a, nie ma też żadnego wkładu między płytką montażową a drukowaną. I to jest zaskoczenie, bo nie znajdziemy tu jakiegoś echa, które uderzałoby w nasze ucho. Oznacza to w praktyce tyle, że wystarczy nam dobrze przesmarowany switch, no i ewentualnie wkładka w otworze spacji, aby klawiatura w tym budżecie brzmiała wystarczająco dobrze. Natomiast poza brzmieniem jest też aspekt użytkowy. A Dark Project przykładowo, niezależnie od doszlifowania samej konstrukcji fizycznie, ma braki w aplikacji. Jej skalowanie na monitorach większych niż Full HD jest problemem. Zresztą layout w aplikacji też jest inny aniżeli ten, który mamy na biurku, no i opcje ograniczają się do podstaw, czyli makra, multimedia, skróty, no i podświetlenie wraz z customowym trybem. Tym samym aplikacje do tej klawiatury, jak i do innych urządzeń od marki Dark Project, póki co mam zamiar traktować z dystansem i czekam na to, aż w końcu całość zostanie dopieszczona i będzie korzystało się z niej znacznie przyjemniej, bo sama klawiatura pozostaje w tym przedziale cenowym pozbawiona większych wad. Nie dość, że jest różnorodna pod kątem kolorystyki, to i stricte w grach działa tak, jak oczekiwałbym po klawiaturze za około 200 zł, a nawet droższym klasycznym mechanikum. Odczyt bardzo sprawny, blokada klawisza Windows and Key Rollover, no i odświeżanie, które zgodnie z założeniami wynosi 1000 Hz patrząc na testy. Jest to zatem produkt, który stawiając na biurku daje się poznać od strony pozytywnej, no i patrząc na możliwości oraz wykonanie, kolejny próg do solidnego przeskoku wzbogaconego o dodatkowe funkcje, jak dajmy na to hot swap, to 299 zł i fantastyczny Tor 404 TKL. W innym wypadku, poszukując w tym momencie budżetowego TKL-a, Dark Project w niższym pułapie cenowym pozostaje rozsądny, dobry i na tyle wydajny oraz dopracowany, aby zaraz po wyjęciu z pudełka być z niego zadowolonym, no chyba że pokusić się o jakieś marginalne modyfikacje we własnym zakresie, aby całość brzmiała jeszcze lepiej. I to chyba wszystko, co chciałem Wam przekazać w kontekście najnowszego Skeletona, konkretnie DPO87. Jest to na pewno klawiatura, na której pracuje się przyjemnie, ze względu na standardową wysokość i stabilność oraz przyjemnego switcha. Jest to też klawiatura, na której gra się dobrze, ze względu na sprawne i precyzyjne działanie. No i jednocześnie muszę docenić fakt, że za niewielką dopłatą względem tego podstawowego modelu sprzed kilku miesięcy otrzymujemy różne kolorystyki, bo jeżeli nie podoba Wam się ta biało-fioletowa, to zawsze można sięgnąć po inną, bardziej klasyczną albo też bardziej zwariowaną. I to też jest w porządku. Także finalizując, jestem chyba ciekaw, co w przeciągu najbliższych miesięcy pojawi się od tej albo innej marki, która zechce w budżecie 200-220 zł podziałać i przebić te cechy, na przykład dorzucając hot swapa albo nawet format Bluetooth. To już byłby w ogóle szał, natomiast póki co, jeżeli poszukujecie klawiatury do tych 200-220 zł, proszę bardzo, obok mnie stoi tak naprawdę TKL-ka idealna, z marginalnymi błędami, które w łatwy sposób można wyeliminować, no i z aplikacją, nad którą sam producent musi zwyczajnie podziałać. To tyle, do usłyszenia w kolejnych nagraniach, na razie!